Dzień dobry, Julia Czykowska z tej strony. Właśnie wczoraj rozmawialiśmy z Państwem o moim psie, tak? O przygodach Freda w Polsce. Mieliście taką dość rozrywkową lekcję. Dzisiaj stwierdziłam, że porozmawiamy o częściach mowy, bo pomyślałam sobie, że znacie rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, tak, znacie, ale czasami po prostu, kiedy budujecie zdania, to nie znacie takich prostych słów, czyli to na przykład słowa a, ale, albo tak. Nie używacie tych słów, ale musicie ich znać, żeby budować dobrze te zdania. I właśnie te części mowy się nazywają, o których chcę dzisiaj mówić, spójnik i przyimek. Proszę sobie napisać w zeszytach spójnik i przyimek. Właśnie zacznę od spójnika. Pierwsze słowo, które znacie, co znaczy. Ale proszę jego używać, to słowo ale. A może być a albo i. Na przykład też może być w zdaniu napisane a, ale w takim, ale ono będzie jak i. I. Następna kolej słów. Albo, albo, bądź, bądź. Przykład. Bądź dzisiaj założę zieloną sukienkę, bądź czerwoną, czyli bądź, albo, abosz, abosz. Ani. Ni, ani, to znaczy. Aczkolwiek. Chociaż, aczkolwiek. Zna się słowo cokolwiek, a teraz aczkolwiek. Chyba jeszcze znacie czyjkolwiek, a teraz aczkolwiek. Jednak. Odnak, odnaczę. Natomiast. Natomiast. Zaś. Zaś. Natomiast. A. Może być a. Lecz. Chocza, ale. Czyli tobto. Mianowicie, mianowicie. A same? Zokrema. Aby, żeby. Szczo. Że, szczo. Ale co jeszcze znamy? Co, tak? Ale co to zaimek, a spójnik że, to tylko w tym sensie. Ponieważ oskilki. Często mówię, przecież mówiłam tobie o zadaniu domowym. Przecież. Adże? Przecież. Oraz. I. Takoż.
Moi drodzy, o przyimku porozmawiamy w ten sposób. Będę pokazywać. Mam długopis i mam książkę. Na długopis na książce. U, w. W. Długopis za książką. Długopis pod książką. Pod książką, tak? Długopis przy książce. Długopis nad książką. Przed książką długopis. Długopis obok książki. Naprzeciwko książki. Często mówimy naprzeciwko, na przykład. Szkoła, plac zabaw jest naprzeciwko szkoły, czyli dziecięcy majdanczyk jest naprzeciwko szkoły. I ostatnie. Długopis między książkami. Między. Proszę napisać sobie. Na zadania domowe potrzebnie będzie nauczyć się tych przyimków i spójników. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.